widać przebieg tych wyprowadzeń liniowych na podkładzie autofotomapy, tutaj na podkładzie mapowej. Podkład mapowy pozwala nam prześledzić, a właściwie pozwala lepiej pokazać zbliżenia do istniejącej zabudowy oraz do wydanych warunków zabudowy. Ja pozwolę sobie przy każdym wariancie na te elementy zwrócić uwagę. Wariant wyprowadzeń liniowych A, zlokalizowany najbardziej w kierunku zachodnim, tutaj poprzez wierzchołek tego kompleksu leśnego, to jest wariant, w którym nie ma żadnych kolizji istniejących za budową, ani w promieniu 300, ani w promieniu 100 metrów. Liczba nieruchomości w pasie technologicznym w pasie 170 metrów oraz 70 metrów od linii. Te nieruchomości zaznaczone są czerwonymi punktami na mapie. To jest odpowiednio 17 i 0, to znaczy w odległości do 170 metrów mamy zlokalizowanych 17 nieruchomości, przy czym w pasie 70 metrów tych nieruchomości nie ma w ogóle. Jeżeli chodzi o wydane warunki zabudowy, to w pasie 170 metrów dla wariantu A mamy 15 wydanych warunków. One na mapie zaznaczone są punktami w kolorze niebieskim. W pasie 70 metrów jest ich 10. Jeżeli chodzi o ten wariant, to on przebiega przez cztery obowiązujące plany miejscowego zagospodarowania, które musiałyby być w przypadku realizacji tego wariantu zmienione. Długość linii na terenie gminy Żukowo, to w przypadku linii łączącej ze stacją w Leźnie, to jest niespełna 7 km. W przypadku linii łączących przyszłą nową stację z Żukowem i Pętlinem, to jest łącznie, przepraszam, z Żukowem to jest, z Żydowem to jest niespełna 4 km, z Pętlinem to jest niespełna kilometr. Orientacyjna liczba słupów, które musiałyby powstać w tym wariancie na terenie gminy, to jest 37. Wariant B to jest wariant wyprowadzeń liniowych z proponowanej lokalizacji stacji, taki najbardziej prostoliniowy w kierunku do przepływu linii. W tym wariancie nie ma również kolizji z nieruchomościami, ani w promieniu 100, ani w promieniu 300 metrów. Zarówno od wyprowadzeń liniowych, jak i od stacji. Jeżeli chodzi o nieruchomości w pasie 170 metrów położonych od osi linii, to mamy ich 13, przy czym w pasie 70-metrowym nie występują takie nieruchomości. Jeżeli chodzi o kolizję z wydanymi warunkami zabudowy, to w pasie 170 metrów jest 7, z tego 5 jest w pasie 50-metrowym. Również, tak jak poprzednio, na mapie pokazane są one niebieskimi punktami. Pytanie. Szerokości tych pasów, dlaczego są tak dobrane? 70 metrów. Już Pan odpowiadam. Jeżeli chodzi o pas o szerokość 70 metrów, to jest tak zwany pas technologiczny linii. W pasie 70 metrów nie mogą być budowane budynki, w którym ludzie przebywają w sposób stały. Znaczy, gdyby tego rodzaju budynki były, musiałyby zostać niestety rozebrane. Natomiast pas 170 metrów jest dla porównania po to, żeby pokazać nie tylko samą linię, ale też również jej szersze sąsiedztwo. Jeżeli chodzi o kolizję z istniejącymi planami miejscowymi, to w wariancie B jest 3 plany miejscowe, które wymagałyby modyfikacji. One na tej mapie zaznaczone są kolorem szarym. Długość linii, podobnie długość linii jak w wariancie A,
Ta jest nieco ponad 6 km ze względu na postojowy charakter tego wyprowadzenia. Jest to jest arena krótsza. To jest około 6090 metrów. Jeżeli chodzi o powiązania z stacjami w Żydowie Kieszkowie i Berlinie, to one również dla tego wariantu są takie same, ponieważ te linie przebiegają na południu. W przypadku wariantu B wybudowanie linii wymagałoby wybudowania 35 słupów, jest ich nieco mniej, dlatego że przebieg jest prosty.